Witam wszystkich ponownie. Park Śląski, dopiero co zeszliśmy z łódki. Halo, halo, dzień dobry. Jest Norbert, człowiek parasol. Prowadzi streama, więc on rozmawia tam ze swoimi widzami na żywo, a my jesteśmy w pięknym zakątku tego parku, idziemy na super lura popiątnego. Ej, pięć lurów jest. Patrzcie, jak tu jest ładnie. To jest beautiful. Były dwa, nie? Tak, trzy były, nie, trzy były. Oni wiedzieli, że my idziemy. Tak, odpalimy Norbiemu. Załadowali na bogato tego lura tutaj. Dlatego my już się do niego zbliżamy. Ja oczywiście, żeby tutaj nie tracić czasu, zapuszczam jajo, zapuszczam incensa. Już? A nie incensa nie, bo to jak będziesz siedział na tyłku, to się nie opłaca chyba. Co ty, ja będę chodził w kółko, bo ja będę zbierał te pokestopy, bo ja nie mam pokeboli. A tu pewnie będzie 10 pokemonów naraz. W ogóle muszę ci ja się pochwalić moimi pokami, bo ci dawno nie pokazywałem. Jakie masz? Czekaj, pokażę ci według CP. Pokaż mi według CP, a ja pokażę tu. No. Laprasa ostatniego złapałem pod Silesią. Tutaj to już resztę miałem, Vapluma sobie wyewoluowałem, zrobiłem jeszcze jednego Victreebella. Fajne. Pinsiry, złapałem 3 pinsiry powyżej 1000 CP w Krakowie. I Skytera też z jajka. I w ogóle, czekaj, miałem 2 świetne jajka. O, Elektrobaza też złapałem w Krakowie, jak grałem. A ja też Elektrobaza. Też z Krakowa łowy. Ty, fajne masz te pokemony. U Raichu. Raichu, bo tutaj za domkiem był respawn Pikachu, może dalej jeszcze połapiesz na odcinku. Ty, ja ci pokażę, co jakie ja mam. Ale czekaj, bo ci chciałem pokazać no, hit, nie? Co masz jeszcze co hit? Mi się wykluło z jajka i to pewnie wie. Kabuto. Gdzieś to ale Kazama miałeś? Kadabrę miałeś, nie? Nie, ja wiesz co, ja to chyba muszę według numeru, bo inaczej tego nie znajdę. A kogo szukasz? No, nie mogę ci zaspoilerować, bo ja to chcę pokazać. To jest naprawdę fajne i to jest rzadkie. Podpowiem, że ten Pokémon się despi tylko w Europie, możesz zgadywać. A, Mime, Mr. Mime. Mr. Mime, mam 2 Mr. Mime z 10-kilometrowych jajek. Tylko co ty kurde gadasz? A mi się będą teraz 2 10-kilometrowe, jak za jakieś 2 odcinki będą wykluwać, to może też coś fajnego wyjdzie. Gdzieś bo to ostatnio mi właśnie z 10 wypadł Electabuzz, a po nim mi wypadł ten Magmar. On musi być 10 niżej. To on Onyxa, skąd ty masz takie pokemony? Z parku, Onyx z parku akurat, Lickitung, Minetung. No i Tangleta, ty to masz chyba ze 100. Tak, prawie 100 pokemonów mam, o są, 2 Mr. Mime. A, Mr. Mime, 2. 2 Mr. Mime, nie wierzę w to. U, a patrz, co mi się zrespiło. Koffing, masz? Mam. Łapię, rzucę mu jagodę, bo mam więcej jagód niż pokeboli. No to lepiej jagody. Czemu nie wykorzystać? Czemu nie wykorzystać tego? Halo, halo, czat, dzięki. No nie wierzę, że mi uciekł. Znaczy, jak piszecie, to ja widzę. Mamy go. Ja cały czas patrzę na ten czat. Mamy go, tu widzicie, już się ludzie zbliżają, dziewczyny idą, na pewno lubią pokemony łapać. Założę się, że nie podejdziesz do tych dziewczyn, nie powiesz, cześć dziewczyny, chcecie zobaczyć moje pokemony? Mojego Gajardoska. Mojego Digleta, powiedz. Mojego Digleta. Idź tam pójdź, Digleta. Powiedz. No, Digleta. O 5 groszy się stąd założę. O 5 groszy. O 5 groszy. O. Dobra, co teraz? No i się zaczyna. Pierwszy zubat wyskoczył, żeby mnie zmylić. Ja zubatów nie łapię. Malutki. Te mi są potrzebne, te Bellsprouty, czy jakim tam. Będziemy później sobie ewoluować tego. Bellsprouty nawet fajnie łapać, bo ten Victreebel jest silny na większość pokemonów. Wiesz co? No on te, znaczy ogólnie ja go nie mam jeszcze, więc mi w ogóle fajnie je łapać. Słuchaj, restem się tu za domkiem, więc zobacz, czy masz na radarze. Wiesz co, gdzie za domkiem? Za tym? Za domkiem, tutaj restem się Pikachu. Wiesz co, jakby ktoś podszedł do mnie i powiedział, że mam Pikachu. No to Norbert, to naprawdę chcesz, żebym poszedł za ten domek tak, i tam mówisz, ze mną za domek, mówisz, że tam jest Pikachu? No to jak Norbert powiedział, że Pikachu jest za domkiem, to idziemy zobaczyć, czy Pikachu jest za domkiem. A to jest to bardziej z prawej. On ma 3 lepce. Tam w krzakach mówisz? Tak, w krzakach. To idziemy w krzaki po Pikachu. Patrz, tu już biegną. Oni czują to. Chłopaki czują. Poczuliście Pikachu? Tak. No i wszyscy biegną. Patrzcie, wszyscy chyba poczuli Pikachu, bo poszli. Ale było to. Dobra. Czyli to jednak nie jest ściema, że ten Pikachu gdzieś tu siedzi. On się rozbija 3 punkty. Tu jest często jeden, tu przy wodzie i tam kawałek dalej. No to idziemy. Idziemy łapać go, ale fosa. Uważaj te. Tu można zginąć. Słuchaj, te wnotki jakie były, bo nie wszyscy wiedzieli o tym wpadzie, nie? I tutaj wpadali do tego. A weź się tu wpaść, jeszcze głową uderzyć w drugą stronę, to można umrzeć. No. Ci nikt nie znajdzie do rana, łapiąc Pikachu. No ale tutaj na tych lurach to jest na bogato. A co, teleportujecie? Poszli, tłum ludzi biegnie w stronę Pikachu. Zaraz się dowiemy. Patrzcie, przy stosie liści. Teraz ktoś podpali te liście. Jest Eevee. Nie ma jeszcze Pikachu, jest Eevee.
chyba tam gdzie chłopaki. Siemaneczko. Siema, powiedz nam, czy ten, czy widziałeś Pikachu? Tu podejdźcie i tam jest. Siedzi tam. I właśnie tak zrobiłem Raichu, Jasiu. No ale czy ja teraz zrobię, wiesz, Eevee łapia, może Pikachu zaraz ucieknie nam i go tu nie będzie. Siema, 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 siema wszystkim. Dobra, muszę opuścić tą Eevee. Gdzie on jest? Pozdrawiam mamę. Czemu ja go nie widzę? Mam go. Cześć, Siemka. O, jest! Cześć, dzień dobry. Stoi tam w krzakach. Cześć. Cześć, Siemka. Rzucam mu jagodę. Rzucam mu jagodę, bo muszę go ultrabolem chycić. Boże, podskoczył. No i mi podskakuje. Muszę podejść bliżej do niego. Siedzi w krzakach. Złapał się. Idealnie. Nie mieliśmy go chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Złapałeś? No. Pa. A ile miał twój CP? 300 coś. Niedużo. 320. No ale tobie więcej nie potrzeba pewnie jak masz ten, jak już go masz. Jak mam Raichu, no to na kolejne cukierki. No, na kolejne cukierki. No idziemy na lurki, idziemy na lurki. Tyle ludzi. Tyle ludzi. Gdzie jest ten żółty szczur? Żółty szczur. Ostatnio Magmara złapałem, Jasiu, i źle miał CP? Ile? 26. Ty mi Magmar 1300 wyskoczył i to dobry. Ty gada, to złapałeś czy? Nie, no z jajka. A wcześniej jak raz stąd wracałem, na pierwszym razem jak byłem, pamiętasz jak żeśmy nagrywali, to mi 800 wyskoczył. Kolega ma świetną czapkę. Dziś jest tu znany w tym parku, bo on często tu wpada i ma bardzo dużo widzów tutaj swoich. O! Ja bym mu skakał po głowie. Boże, rzuciłem ten pokeball. Widzieliście, jakby strzelił, dlatego że mam ekran mokry. I on łapie mnie w różnych momentach. Dobra, złapało się. Idzie Disu. Dobra. Ja taką chcę. Widziałeś, stary, jaką miał czapkę tam gość ze śmigiełkiem? Ja taką chcę. Ja będę łapał wtedy latające pokemony. Zostanę trenerem PJ. Widziałem właśnie taką. To jest taka stylowa czapka, ale nie chciałbyś mieć tej... A powiedz mi, czy Bąkol kiedykolwiek w swojej czapce pokemony wyszedł tutaj łapać pokemony? Bo ja go nie widziałem. On zbierał tylko drobne, wiesz, od ludzi tutaj. Tak? Że tak no, mówił drobne na pokebole. Nawet wrzuciłem zdjęcie na swojego pokemony. Czy już je masz? Czy już je masz? Patrzcie, jaki on ma wykrywacz pokemonów. Radar. A nie, to hulajnoga. Wyglądała jak wykrywacz pokemonów. Pokemon. Muzykę mamy. Customową. Armia Disa i Soła. Jeśli ktoś pyta, czy warto grać z muzyką, czy nie. Warto, bo jest śmiech. Niektórzy mają najwidoczniej akumulator w plecaku. Nie, ale te głośniczki długo trzymają nam. Wiesz? Mamy kilka telefonów jeszcze. Kilka telefonów i kilka powerbanków. Ja wziąłem sobie dwa tablety znowu. No nie, no Eevee, daj się złapać, no. Chcesz być moją Eevee. I jest. Można. Dobra. Eevee mamy. Iwkę mamy. Najlepsze, otwieramy. Dobra, i teraz odbieramy pokestopy, bo już nie mamy, jak widzicie, pokeboli. Dis, ja tu zakręcę wokół tych pokestopów. Dobra. Dis tam ogarnia się z widzami. Jest kolejny pokestop. A właściwie ja nie wiem, czy ja wam chyba nie pokazywałem, co te pokestopy pokazują, tylko że coś zgromnie działa za bardzo i w sumie nie widać dokładnie. Znaczy nie ma obrazków, nie wiem czy to widzicie, jest czarne, nie wiem czemu tak się stało, może wyłączyli, może znów mieli serwery przeciążone. Co się z tym pokemonem dzieje, przecież ja tam go nie rzucam. Dobra, mamy to. Dzieje się, jak tam? Jaki to jest klimat, nawet jak pada. To jest klimat łapaczy, mówiłem wszystkim, że tu jest największy lur na całym Śląsku ostatnio. A ja chyba muszę przestać być człowiekiem parasolem, wiesz? No właśnie, bo już nie pada. Nie pada, nie? Wiesz co, nawet nie kropi lekko, bo mam... O! Nie skacz! W końcu mogę wziąć mój parasol. Jest. Wszyscy tu są, widzicie? Wszyscy łapią pokemony. Może kapitan Hannes miał wypadek, a my nic w ogóle, wiesz... Nie, 10 minut minęło, bo patrzę na kamerę. Na wodzie. Dobra. Byśmy podeszli kawałek do... Tutaj byśmy podeszli, to złapiemy.
Tak mi się wydaje, ten pokestop na górce. Bo jak nie, to nas kleszcze zjedzą. O, jest, tu już łapie. Altana, Chorzowski Park Kultury. No i jeszcze jeden pokestop tutaj jest. Możemy założyć na nim lura, żeby nie było, że wiecie, że tylko na cudzych lurach jedziemy. To jednego możemy tu zarzucić. Patrzcie. Odbierzemy go. I dajemy lura. Nie, niech mają. W ramach wdzięczności. O, oni tu w ogóle w tym parku mają strasznie dużo tych leśnych pokemonów, takich wiecie, trawiastych. Ale nie tylko oczywiście, nie tylko jak widzieliście. Różne są. Błoto. Tu ktoś chyba samochodem wjechał, nie wiem co tu ktoś robił samochodem, czy jakąś koparką. Złapało się. Jak tam, Dis? Masz coś fajnego? Kurde, powiem ci, że na razie to ja bym sobie chciał tak fajnie przetrzeć. O Boże, ale mi mokro w tyłek. Ale bardzo było. Zrobimy to jeszcze raz za każdym razem. Raz będzie mokro, potem wyschnie, już będę miał... Dobra, jagodkę mu rzucam. Czego będzie trudno złapać. Dobra. Mamy go. Czuję to. Czuję to, że go mamy. Siedział na parasolu. Puściłem lura, wiesz, swojego. Na ślimaku? Tam, dalej kawałek. Mówię, jak już tu przyszliśmy, jest taka fajna atmosfera, no właśnie. To na bogato, to zarzuciłem lura. Jest. Myślałem, że się już nie złapie. Dis, jak ty siedzisz zmoknięty, smutny trochę taki... Znaczy, smutny to ja byłem, jakby mikrofon działał. Już działa, więc jest naprawdę smutny. Abra. Abra ma 99% na ucieczkę, jak jej nie złapiemy, więc wezmę jej, dam jagodę i kry... Coś takiego, no. Jak jej nie złapiesz za pierwszym razem, to ci ucieka zawsze. Ale jest łatwa do złapania, więc wiesz. 23? 24. A ty? Ładnie. Nie był pasowany ostatnio odcinka, jak byłem z ciekawości. Robimy. No, Abrem już mam. I to Odisze, ty wiesz, z tych Odiszy macie tutaj, jak ja bym tu posiedział jeden dzień, to ja bym królem Odiszy bym był. No dlatego mam Bajpluma, którego ci pokazywałem. No właśnie. A jak często ty tu, Dis, przychodzisz? Wiesz co, raz na kilka dni. Raz na kilka dni. Ale przynajmniej 4 razy w miesiącu. Czy ktoś to potwierdzi? Dis pewnie codziennie, co? Ile godzin? Od rana. Ja tutaj mam nawet swój namiot, tylko go zmieniłem, żeby nie było siary na odcinku. Tam jest w ogóle, jest jakiś obóz cygański pod krzakami. Chwalenie się z tatem, obóz cygański. No zobacz sobie, tam wygląda jak wiesz, jakby ktoś noc chciał tutaj spędzić z ukochaną i pokemonami. A mi ostatnio jakiś typ skejtował na fanpage'u, tak jakoś tam w bardzo niekulturalny sposób napisał, jak można grać w te pokemony, to trzeba być takim, takim i owakim, nie? Tak mówię, a przelecę po galerii, poszukam punktu zaczepienia dla Beki. Patrzę się, gość gra na akordeonie, nie mogło być łatwiej. Nie mogło być łatwiej. Ale akordeon jest spoko. Jakby tu na przykład ktoś przyszedł i zaczął pokemony grać na akordeonie. Główny motyw pokemonowi, to by było niezłe. Na akordeon, no, to taki akordeon to bym poszanował nawet. To by było, Weedle. Ten lur jest zbyt gruby, powiem ci. Ten lur to jest najlepszy lur, jaki jest w Katowicach i okolicach. To jest w ogóle najlepszy lur chyba na Śląsku, jaki jest. Ej, działa tu mikro czy nie? Ktoś z modów niech napisze. Ty, ja sobie przejrzę. Może ja mogę też tego Weeping Bloom'a, czy jak mu tam... Odish, Gloom... Weeping Bell. No ale ja bym musiał, nie, bo ja bym musiał mieć 125. Ja tak samo jak na tego, Ghastly'ego, wiesz, zbieram... Mówię, brakuje mi już tylko chyba 12 cukierków, nie? Mówię, jak będę miał 125, to tam robię ewolucję Ghastly'ego i ten, i wypadł mi... I wiesz, chciałem go transferować, nie? Ewolucję mu walnąłem, jakiemuś leszczowi. I 25 jestem w plecy cukierków. Jasne. Siema, cześć. Cześć. A słuchaj, a teraz takie pytanie są taktyczne, nie? To no. Musisz dobrze zastanowić nad odpowiedzią. Mm-hmm. Co jest większym obciachem przychodząc na ślimak? Przyjść z akordeonem, czy przyjść z lumią? Kurde, nie, moim zdaniem właśnie z akordeonem by spoko było. Żeby pokemony zagrać, no nie? Żeby zagrać tak. Pokemony. A na lumii nie zagrasz pokemony na lumii nie zagrasz akordeon jest lepszy niż lumia. No. Ale nie robili na tego Windows Phone, nie zrobili w końcu jakiejś takiej apki? Zrobili haka do tej apki na Windows Phone, ale trzeba się trochę nakombinować, wiesz? Aha, ale działa czy już jest zablokowana? Ja czytałem, to podobno działa. Jeśli to będzie miało wysoki level, to ewolucja. Kurde, no 422 Nidoran, 422 to mało, nie?
właśnie Bebzilo, dzięki. Ja w Pokemonki tylko w terenie gram. Powiedz Dis. Nidoran 422, to tak malutko. 600 jakaś. Można go dopompować cukierkami normalnie. No wiem, ale wiesz, chodzi mi o to, że chciałem go wyewoluować teraz, ale szukam takiego mocnego zawodnika na tą ewolucję. Chociaż one chyba mają takie CP. Mam dziwne wrażenie, że one mogą mieć takie CP. Niższe trochę niż inne. Ale jest duszno, nie? W tych bluzach, mimo tego, że padało, to jest naprawdę tak... Wiesz co, bluzy nam się mokre zrobiły i my... Chyba zdejmę teraz, wiesz? Ja nawet na ratatę jagodę rzuciłem. Na ratatę jagodę, co? No bo nie lubię, jak mi uciekają rataty. Nie umiesz znieść porażki z ratatą, tak? No po prostu... No nie, no i wyskoczyła. Tak na sekundę? Mhm, czekaj, tu? Tutaj, mogę? No, na przykład? Trzymam, patrzcie, zestaw streamerski. Zestaw streamerski, bardzo profesjonalny. Niełatwiej by ci było... Jajo się wykluło, nic nie robiliśmy. O. Ale będzie akcja. Czuję, że to jest to. Ale to jakieś... Co to za jajo? Ty, może mi się 5-kilometrówki właśnie wykluwają. Miał. Miał? Miał, no. A ile masz do persjana cukierków? Bo ja już mam na persjana. Już mam na persjana. A czekaj, ja muszę zobaczyć, ile ja mam. Ty, jadą jajka 5 kilometrów teraz. Jakie kolejne? Mieliśmy mieć w następnym odcinku, a to idzie w tym odcinku. Miał, czekaj, już ci mówię, co kolejne wylatuje. Krabi, czy jak mu tam. A masz już pewnie Kinglera, nie? Bo mam Kinglera, ale plus 15 cukierków będzie na ten. O, 5 cukierków. O, kolejny. 5 będzie jajek, 5 kilometrów albo 6. No. To jest kolejny. Kolejny, patrz, kolejny krabi. Ja. 447. I jeszcze jajko. Teraz czuję jak coś fajnego, ale z 5 kilometrów to nie wiem, leci coś fajnego? Ponita jakaś czy co? O, popatrz. To może będę miał na ten, na ewolucję. Bellsprout, Candy, plus 10, nie mam, ciągle 86. Moi drodzy, jeszcze jedno jajo. To jest magia jaj. Za daleko, żeśmy na łódce popłynęli. No. Ta na przykład, ale ja mam ten Takruel już. Ja też. Ale może będzie mocna. 508. Ja mam hentai, nie pytaj dlaczego. Jeszcze jedno jajo. Czy ty jesteś w stanie w to uwierzyć? Teraz gruby. Geodude czuję. Nidoran. Nidoran, to unlucky. Ale czy Nidoran ma jeden rodzaj jajek, czy są one mają osobno? A Nidoran facet Candy. Czy z piątki wylatują i żeńskie chyba? Jeszcze jedno jajo. O, ale jaja. Ale jaja. Ale jaja. O, jest ich pan. Jajo za jajem. Patrz! Chyba będzie ewolucja. Jak będzie miał duże CP, to jadę. Bullpix? Ale fart. Mam ewolucję. No 446. Nie, masz na najmniej jeden z ładniejszych Pokemonów, ale zazdro. 446, chyba koniec już tych. Ale zazdro. Dobra, odebraliśmy. Jeszcze Iwkę złapię. Ty, jeszcze Nidoran znów i to z incensa mi chyba wypada. Czekaj, muszę go złapać. Znaczy, ja jaki ten... Na drugą to chyba będzie najlepszy odcinek na świecie, wiesz? Takie rzeczy tutaj lecą u was. Nie, dla mnie najlepszy był z łódkami. To nic, nie złapaliśmy prawie żadnego Pokemona, ale przygoda była. Była przygoda. Ty, ale dalej nie ma Hanysa, chciałem zauważyć. Nie ma go, zaginął w akcji. Zostawiliśmy Hanysa samego z łódką. Ty, może on nią popłynął nad morze? Może. Znalazł jakieś wyjście tutaj. A może podpłynął, może go wciągnął wir na przykład tej fontanny i już tam został. Tu po prostu nie wiadomo, trzeba jakby... W tym parku to trzeba decydować, co chcesz złapać, czy bardziej w Eevee celujesz, czy w jakieś tam inne. Bo nie ma szans, żeby ogarnąć wszystkie Pokemony, które tutaj się pojawiają. Widziałem twojego palcika, nie koniec, miejsce, koniec Great Balli. Koniec Great Balli. Skończę, ale chyba wejdę w sklepik i wydam monety. Wiesz co, ale one są najdroższe. Znaczy, jakby kupowanie ich za monety jest super, mega się nie opłaca, nie? Pokeboli? Bo naprawdę zdobycie Pokeboli nie jest takie trudne. Wystarczy połazić przez godzinę gdzieś tam w kółko. Ja wydałem jednego dnia 60 zł na Pokebole. Co ty gadasz? Tak, bo byłem tutaj na nurkach i nie miałem Pokeboli, nie zdążyłem zebrać. Restuje się dużo fajnych poksów do ewolucji. Nie, chyba muszę chodzić w kółko zaraz, bo mi się też skończą. Ja ale... Stąd łapię większość tych stopów. 4 stopy stąd łapię. Właśnie mi nie łapie 4, znaczy 3 mi łapie chyba. Dobra, złapałem Eevee. Nie, ta Eevee nie jest jakaś mega ten, ale cukierki zawsze się przydadzą do Eevee, nie? Na ewolucję. Dobra, 2 kolejne. Są od czasu do czasu na radar, bo jak coś fajnego się zrespi... To wy wiecie, gdzie to jest. To wiemy, gdzie to jest, mniej więcej. Ale to zobaczymy, jak ludzie będą biegli, to znaczy, że wiesz. Bo wiesz co, bo często respią się Pokemony albo tam za nami w lasku, albo tam, tak, albo tam w lasku, albo tam. Lasem, albo tam na skrzyżowaniu, gdzie szliśmy od auta. Tam na przykład zresztą się Marowak w lesie. I tam sobie Marowak? Taki... Marowak, druga forma. To bym Marowaka to bym chciał. Nawet nagrałem odcinek, jak go nie złapałem. Czyżby to był seria odcinków, jak nie złapałem Dragon Neira tego? Nie, już sobie, wiesz co, wymyśliłem sobie nazwę. Marowaka.
ją tak jakby ujednoliczyłem. To jest po prostu seria pod tytułem Czy złapie? Żeby nie robić widzów czula i żeby im nie spoilerować. Czy złapie? Jednocześnie. Ej, no znów mi Pokeball wyleciał w kosmos. Nie wiem, jak ktoś... Macie taki błąd, który... Nie, no to już muszę. Niantic się przyznał, że teraz jest jakiś bóg, który za trudno łapać Pokemony. Wiesz co, no oni wcześniej, mi się wydaje, tak zrobili, że one uciekały, tylko po to, żebyś więcej Pokeboli tracił, nie? I później powiedzieli, że to był błąd i się z tego wycofali, bo to jakby, wiesz, ludzie to w plikach gry gdzieś wykryli, że taka akcja jest. No nie wierzę, Caterpie, weź... A, idź, dobra, już chciałem powiedzieć, weź spadę i spadł. Czy ja chcę Kakunę łapać? Nie chcę chyba Kakuny łapać, bo Kakuna jest ciężka do złapania. Sama w sobie. U, jajko mi wypadło. No dobra, chodź Kakuna, zobaczymy. Jeden z twoich widzów na czacie narzeka, że spoilerujesz mu odcinek. To niech wyłączy. Teraz już wszyscy będą wiedzieć, kto oglądał live Audisa, to wie, co się w tym odcinku, wie jakie jajka. A może kłamałem? No nie pokazał na ekranie, mógł kłamać. No. Mógł na przykład chcieć mi zagrać na nosie i powiedzieć, no będę tutaj miał na inne palca. Ty, no ja olewam to, bo o, kolejna, no nie, to kolejne Eevee, ja już to chyba piątą czy szóstą Eevee w tym parku. A Charmandera chyba nie mam. Gdzie jest? A jeszcze by się nie pojawił. Gdzie, tutaj? No zaraz się pojawi. Tu? Norbert, nie ruszaj się. Zaraz się pojawi Charmander. Jest Charmander, mieli chłopaki rację. Charmander. I znając mojego farta będzie 10 CP. Ile CP? Ile CP? Charmander, moi drodzy, ja chyba nie mam Charmandera. 467! Uuu, Ultra Ball leci. Ultra Ball leci. 34! Dam mu jagodę. Norbert, 34. To ja mam 400 coś. Ultra Ballek. Dobra. Oj, nie mogłem go Ultra Ballem łapać, bo on pewnie szybko ucieka, jak go nie złapiemy. No ale bez przesady na 34. No nie, uciek, nie uciekaj, nie uciekaj. Ultra Ball się poszły. Dobra, dam mu Ultra Balla. Normalnie bym go Great Ballem łapał, ale teraz już jest łatwy do złapania. Ultra Ballem łapię Charmandera 34. Ja nie trafiłem trzema albo czterema, ale i za tym pierwszym, którego trafiłem. Aha, żubik Jasiu. Fist bump. Ty też masz, idealnie. Ja też mam. 1200. Co? Zobaczę. Wiesz co, cuksów prawie w ogóle, bo to jest pierwszy, którego złapałem. Popatrz to. Mam trzy cuksy. No 467, ile masz cuksów? 17, no ale to ci brakuje jeszcze. Jeszcze trochę, Charizarda bym chciał mieć. Wiesz, że Charizard generalnie jest chyba top tierem Pokemonów do bronienia gymów? Charizard, Dragonite, Lapras i Snorlax. Ale że co, że będzie, że ten, że fajnie broni? Broni gymów. Jest taki... Ty, właściwie po co? Ja nie chcę tego już łapać, bo już nie mam Pokeboli. Muszę czekać na fajne Pokemony. Jest na necie tier Pokemonów, które są najlepsze do ataku i najlepsze do obrony. No są. To właśnie Charizard jest w topce do obrony. Czekaj, bo ja teraz się zastanawiam, czy tu coś ewoluować sobie. Czy ja nie powinienem jakiejś ewolucji wykonać. No Pikachu to na pewno nie. Nidora. No, nie wiem, czy 422 Nidoran jest dobry. Będę może poczekam, sprawdzę. Ja mam na Vulpixa, ale nie wiem, czy on jest dobry, wiesz? Muszę to sprawdzić. Jak sprawdzę w domu, czy one są dobre, to w następnym odcinku będziemy ewolucję robić tych odpowiednich. Ale wiesz co, wydaje mi się, że tutaj nie ma za bardzo co patrzeć na to, czy jest dobry, czy nie dobry, bo i tak dostajesz losową wagę i losowe ataki po ewolucji. Tak, ale jakby to, czy on jest dobry, to ma znaczenie, bo później ci z tej ewolucji może... O, Hannes się znalazł, żeby nie było. Jak tam, kapitanie? Kurde, zabrakło. Ty, no następny odisz, naprawdę? Patrzcie, się zabrakło, jajco wykluwa, co to będzie. I to jeszcze taki mocarz, że trzeba go Ultra Ballem łapać, na pewno. I Weedle, no nie wierzę. To jest Weedle Hannesa, podkreślony. Hannes przyszedł, Weedla przyzwał. Przyzwał mi Weedla do jajka. Co mi wyleciało? Co ci wyleciało z jajka? Tylko? Ty, tu u was takie... Mi już kolejny Oddish leci 700, nie? No nie wierzę. No dobrze. Dzikie Oddishy. No. Ale coś tam tłumów nie ma. Tłumów nie ma. Powiedział Hannes. Co, więcej osób zawsze jest? No byłeś tu chyba kiedyś. No byłem, ale też było coś koło tego. Ślimak, zebraliśmy dwa Great Bole, dwa zwykłe. I kolejne Eevee. No, to jest po prostu Eevee za Eevee.
Co? Pikachu nie było jeszcze? Był. No nie wierzę, że mi Great Ball wyleciał w kosmos. Nie potrzebujesz Pikachu albo Raichu. No nie, no nie potrzebuję, ale można zrobić zawsze lepszego Raichu. Ach. Tak długo tego odbierał, że to jest. Ale Raichu ma chyba niskie max CP z tego co pamiętam. Ja mam 1000. Ale maksymalnie. Wiesz co, ale to... Pamiętaj, że to CP też nie... Wiesz, możesz mieć, nie wiem, 1000 mniej CP, a robić jakiegoś poksa. No tak. Bo na niektóre te mają, co są takie wysokie, mają CP, to wcale nie są takie, wiesz, mocne. Nie wiem, czy tą Iwkę złapię zwykłym. On chyba streamuje na Nvidia? No chyba ultrabolem rzucę. Nie są? Tak, 17 do 20 Bąkol dzisiaj na Nvidia, więc nie ma go z nami. Jasiu, jak zna tej rozkład żony. Nie no, wiem, bo dzisiaj z Bąkolem gadałem, czy idzie, a on powiedział, że ma tego, że ma Nvidia. I to dlatego, nie żebym tam, wiesz... Czy on nie miał urodzin ostatnio? Miał, wczoraj urodziny miał Bąkol. Ty, no nie mogę kręcić. Kręcę. Coś się tu dzieje. Jak widzę taką latającą trawkę. To są tak zwane nesty, czyli miejsca, w których respią się Pokémony. One aktualnie nawet działają. Nie zawsze, ale nawet działają. No, aha, bo ja mam mokry ekran. Działały gorzej. Kiedyś mogłeś mieć nesta, nie było prawie w nich w ogóle Pokémonów. Coś tu nie działa. Nie mogę kręcić ekranem. Czy można zwiększyć plecak? Można. Coś mi się stało, patrz Hannes. Nie mogę kręcić ekranem. Weź zresetuj. Chyba będę musiał. A nie wiem, czy w ogóle, czy nie mam mokrego ekranu w którymś miejscu, wiesz? Przetrzyj sobie jakąś szmatką albo bluzą. Właśnie przecieram i to nic nie pomaga. To jest problem. No, problem. O. Mhm. Wie, co ty też? No, też się napiję. Częstujcie się. Czy to jest ta fantazmaka? Tak, dostałem, ale nie, to jest nowa, bo dzisiaj dostałem. Bo ostatnio dostaliśmy chyba 6 tych butelek. GPS not found, dobra. Jesteśmy. Pokestopy znalazło. Idę pod ławkę złapać Pokestop. O, jest. Tu jest elegancko. Wiecie co, klafery można by było złapać, czy co to tam jest. Klafery. Klafery, oj, ona jest ciężka do złapania, chyba będzie trzeba ultrabolem w nią rzucić. Gruba z Pokémon. Klafery jest chyba mocna, co? Mhm. Taka powyżej tysiączki wypasiona, tłusta Klafery, czy jak się nazywa ta no, druga ja opcja. Co ty robisz? Sandały moje pokazujesz? Sandały. Trzy Zubaty, oni nas są... Nie łapcie Zubatów, stracicie wszystkie Pokebole. Zubaty są najgorsze. Zubaty są pracownicy Niantek. Oni wyczuli na tych lurach, że mi brakuje Pokeboli, dlatego trzy Zubaty zespawnowali. A Nidoran, weźcie. Tak, tylko u mnie słabiutki Nidoran. Ale to nic do Kinga, nie? Ty, ale on już trzeci raz odbija mi Pokebola, nie? Dziki jakiś. Zubat? Czwarty, piąty. Zubat? Nie, Nidoran. A, Nidoran. Cztery czy pięć razy odbił mi Pokebol atakiem. Dzikus. No i jeszcze patrzcie, jeszcze się broke free. Dobra, rzucam. No nie wierzę, no chłopie, dałem ci jagodę, daj się złapać. Nie ma siadłego, to w ogóle. To jest prawdziwy trener Pokémonu. Dobra. 99. Wiesz co, ja jagódki, te, jak mi brakuje pokeboli, to rzucam jagódki we wszystko. Mam więcej ultraboli niż normalnie pokeboli. Są taką hamówę na Twitchu, że ten, że wiesz, znajdujesz jakiegoś rzadkiego Pokemona, na przykład Dragonite'a, Charizarda, no. I, tak i dajesz, włączasz, dajesz na łapanie go, nie? I mówisz, no to teraz 3 minutki reklam i zaraz go łapiemy. Ale bo on chyba nie ucieknie, dopóki nie rzucisz, nie? A nie jest tak przypadkiem, że jak poczekasz 3 minuty rzucisz, a jakby nie, go już nie ma, to ucieka? Nie. Nie, bo ja czasem robiłem tak, że jechałem samochodem, klikałem tylko, żeby był i jak dojechałem do domu, to dopiero łapałem. No, ale uciekał mi później. Dobra, podejdziemy sobie do, nie wiem co tam jest, ławka. Ławka szczęścia pewnie. Jako Pokestop. Przesada lekka z tą ilością Zubatów. Mogłyby pouciekać już wszystkie. O, Paras, to jest super Pokémon. To musimy mu jagodę dodać. Ciężko go będzie złapać. Ciężko go będzie złapać, bo już widać było, że jest na ciemno-pomarańczowy kolor. O i wyskoczył. Nadajmy mu jeszcze jedną jagodę, niech się nażre. Jest Paras, on lubi. Okej. Rotat chyba nie warto też łapać, nie?
Wiesz co, no do ewolucji one się nie nadają za bardzo, do niczego się nie nadają ratatyty. Zubaty to samo, zubaty jeszcze gorzej. To jest ciężko złapać, a jest tutaj dwa. Dobra, nie, mi się skończyły właśnie pokebole w tym momencie. Odbieram od... Nagram poradnik na ten temat. Na temat o, czy na temat tego, jak mi się kończą pokebole? Nie, zaczę ci odpowiadać, sorka. O, Kubon się zrespił. Kubon. Gdzie? No jest tutaj obok. Na prawym ruchu. Na prawym ruchu, no. Pa, jakie CP nawet. A ty? No gdzie, jak ja Iwkę łapię? Kubona, już moi drodzy, Kubon na sam koniec odcinka. To będzie to. A może następnym razem będą. No nie ma, to nie ma. Dobra, mamy Iwkę. On nie ucieknie, nie? W ciągu minuty. Moi drodzy, Kubon trzeba ultralasem. Ultralasem bolem. Kubon. Ile masz CP? 500... 500 coś, 503? Czemu ty grasz na tym? No. Czemu ten? Bo ja nagrywam, to jak byś chciał to... Jak chcesz mieć... No jo, siedzą chłopaki i ten. Ja nie zapałem go jednak. Jest, mam go. Brawo. Misz Pokémon. Złapaliśmy. Żółwik. A teraz ja muszę go dać. Złapałeś go, Dis? Uuu, skończył mi się już incens. Dworca, bo się pytają ludzie. Też się pyta na czacie. Dworca? No, z dworca jak to najlepiej. Moi drodzy, koniec jajek. Mamy fajne Pokémony. Pikachu, Cubon. Co ja dziś złapałem? Pikachu, Cubon, co jeszcze złapałem fajnego? Dzisiaj nic chyba. No nie, no na pewno coś jeszcze było. I Charmandera, dokładnie. Tu wszyscy wiedzą. Jasne, robisz zdjęcie, jesteś na odcinku, okej? Okay? Trzymaj się. To nie jest live. Tam jest live, tu jesteś na YouTubie. Okej, moi drodzy, my już będziemy kończyć. Ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Coś nam kapnęło znów. O, na ekran. Ja tu jeszcze trochę z Disem posiedzę na jego live'ie. A później będę się zbierał. Jeśli wam się podobało odcinek z parku, zostawcie łapkę w górę. To jeszcze do tego, jak będzie bardzo dużo łapek, to jeszcze podjedziemy sobie do parku w najbliższym czasie, bo ostatnio u mnie w Gliwicach to już się chyba miejscówki trochę skończyły. Jak widzicie, tutaj jest całkiem ciekawie. Tak, jest, tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, łapa w górę i czekam na komentarze też. Cześć. Dis, ty musisz zakończyć ręką, musisz tak złapać. Tak? No. Ja złapię wszystkie.